Cześć Agnieszka Smoczyńska. Słuchajcie, jest zima, jest zimno, a ja wraz z moimi przyjaciółmi jesteśmy tutaj, żeby mówić wam o czymś bardzo ważnym. Skoro jesteśmy w piątek wieczorem w tym miejscu, żeby wam o tym powiedzieć, to musi być naprawdę ważne. Wiecie, dla mnie to jest wielki zaszczyt, wielki przywilej, że mogę mówić o moim Zbawicielu. Że mogę stać przed wami i powiedzieć o tym, kto zrobił dla mnie coś, co zmieniło kompletnie moje życie. Tak naprawdę chcę wam mówić o kimś, kto dał mi nowe życie. Ja byłam osobą, która była bardzo, bardzo szydercza. Był taki czas w moim życiu, że byłam bardzo szydercza wobec wiary w Boga, wobec ludzi, którzy są pobożni. Śmieszyło mnie to, lubiłam opowiadać religijne kawały, a tak naprawdę w swoim sercu po prostu wyłam z samotności, takiego poczucia pustki. I u mnie było to ekstremalne, ale myślę, że każdy człowiek w swoim życiu zastanawiał się kiedyś, po co to wszystko. I każdy w swoim życiu odczuwa jakąś tam pustkę, większą czy mniejszą. I niezależnie od tego, w jakim miejscu swojego życia jesteś, czy jesteś dzisiaj szczęśliwy, czy chorujesz na raka, to tak naprawdę jedynym rozwiązaniem dla ciebie, jedynym sensem twojego życia jest tak naprawdę poznać Boga. Dlatego, że Bóg zesłał Jezusa po to, żebyśmy mogli właśnie poznać Boga. Bóg, nikt nigdy nie widział Boga, ale w związku z tym, że Jezus wcielił się i stał się człowiekiem, możemy wiedzieć, jaki jest Bóg. I On umarł na krzyżu za twoje grzechy, niezależnie od tego, czy to przyjmujesz, czy tego nie przyjmujesz. On umarł na krzyżu Golgoty za twoje grzechy. Dlatego, że ty i każdy człowiek, który nie pojednał się z Bogiem, jest tak naprawdę dłużnikiem, bo karą za grzech jest śmierć. Jeżeli zgrzeszyłeś chociaż raz w swoim życiu, to jesteś winien śmierci. Jeżeli zgrzeszyłeś chociaż raz w swoim życiu, to powinieneś umrzeć. Ale właśnie dlatego przyszedł Jezus i oddał za ciebie swoje życie. Bo na tym krzyżu Golgoty powinieneś wisieć ty, powinien wisieć każdy grzesznik, który się z Bogiem nie pojednał. Jest łaska. Możesz przyjąć Bożą łaskę. Człowiek może być zbawiony tylko z wiary przez łaskę. Możesz przyjąć to, co zrobił Jezus na krzyżu Golgoty i to odmieni twoją wieczność. Przyszedł taki czas w moim życiu, że spotkałam ludzi, którzy powiedzieli mi o tym właśnie, co tak naprawdę stało się na krzyżu Golgoty. Ludzie chodzą na msze raz w tygodniu i tak naprawdę nie wiedzą, po co tam chodzą. I w świątyniach katolickich Jezus Chrystus wisi ciągle na tym krzyżu. Ale to jest zafałszowanie z rzeczywistości, dlatego że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I On już nie wisi na tym krzyżu. On pokonał śmierć. I ty możesz przyjąć tę ofiarę do swojego życia. Możesz być zbawiony. Możesz być zbawiony, jeśli przyjmiesz to, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu Golgoty. Ja to zrobiłam i wtedy z moich barków spadł ogromny ciężar. Poczułam się, jakby po prostu spadły z nich tony. Odczułam pokój i takie odpocznienie, nawet nie potrafię tego opisać. To było coś niezwykłego, to było ponadnaturalne. Wiedziałam, że coś bardzo ważnego stało się w moim życiu i to kompletnie zmieniło kierunek mojego życia. Ja się dzisiaj czuję bezpiecznie, Jezus jest moim Panem, jestem szczęśliwa i wiem, że gdy umrę, spędzę z Nim wieczność. I to jest dla każdego człowieka, tylko warunek jest taki, pojednaj się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, przez Jego świętą krew. Amen.